pewnej dalekiej krainie żył sobie pewien mężczyzna. Podczas pewnej podróży znalazł ciekawe miejsce, obłożone obsydianem. Postanowił budować tutaj swój dom. Budował go przez cały dzień. Zrobił ściany, później dach. Zapadał zmrok, a on ciągle pracował. Wreszcie w nocy skończył swoją pracę. Wszedł więc do domu, oświetlił go pochodniami. Postawił drzwi. Następnie zrobił zagrodę dla swojego przyjaciela, którego zawsze zabierał ze sobą. Był to jego najlepszy przyjaciel. Nie mógł bez niego żyć. Żył z nim sam na tym świecie. Zrobił też specjalne miejsce dla swojego jednego klocka TNT, które udało mi się mu się zdobyć podczas swojej podróży. Jednej z licznych podróży. Na koniec wziął łóżko i poszedł spać. Gdy mężczyzna się obudził, poszedł przywitać się ze swoim najlepszym przyjacielem, którego kochał najbardziej na świecie, i pomyślał, że ma dziś wielką ochotę na wyprawę. Pożegnał się więc z przyjacielem, zabrał potrzebne rzeczy i wyszedł z domu w poszukiwaniu zwierząt, żywienia, ciekawych roślin i materiałów na różne budowle. Kiedy wracał, z daleka spostrzegł, że coś w jego domu się zmieniło. Mianowicie drzwi były zastawione deskami, a przed drzwiami leżała płytka naciskowa. Pomyślał, że wejdzie, ale nagle usłyszał głośny dźwięk i zobaczył coś strasznego. Jego dom zamienił się w powietrze. Poszedł szybko sprawdzić, czy jego przyjaciel żyje, ale z niego zostały już tylko dwa kawałki śniegu i głowa z dyni. Mężczyzna był tak wkurzony, że chciał się zabić. Zrozumiał, że to miejsce było wyznaczone obsydianem i przeklęte. Z pewnych źródeł dowiedziano się potem, że kto w tym miejscu postawi TNT, jego dom wybuchnie. Mężczyzna wrócił więc do swojej krainy, z której przyszedł, w celu wspięcia się na wieżę. Zaczął się na nią więc wspinać. Był tak zdenerwowany, że nie myślał o niczym innym, tylko o śmierci. Kiedy już był na samej górze, wyrzucił części swojego przyjaciela
myśląc, że może ktoś się kiedyś jeszcze znajdzie. A sam popełnił samobójstwo. Koniec.